Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny materiał, o którym przyjrzymy się oto temu malutkiemu cudeńku, który tutaj macie: Tony Stark, Sakarian, Iron Man. Jeden z zestawów, który został nam wydany 1 sierpnia. Zobaczmy, czy jest on warte wydania tych paru złotych na niego a żeby go odrzucić do swojej kolekcji. Więc na więcej pozostaje. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Karański Iron Man, do niego Starka. Zestaw zawiera 369 elementów, czy minifigurki, a cena katalogowa jaką musimy wydać za ten zestaw jest to 159 zł. Ale bez najmniejszego problemu jesteśmy stanie zna znaleźć ten zestaw za kwotę około 120-122 zł. Sama historia, która jest tu opowiedziana w tym zestawie, nawiązuje do serialu What If? najnowszego serialu, który debiutował z tego co pamiętam dwa tygodnie temu na platformie Disney. Cała masa przeróżnych, zwariowanych historii jest akurat w tym serialu i również to się do tego zestawu, który tutaj mamy. To co tutaj widzicie, ten mech tyczy się sytuacji, którą pamiętamy z Avengersów z pierwszego filmu. Co by się stało, jeśli Tony Stark nie zdążyłby powrócić przez portal który przeleciał, ażeby wynieść tą głowicę atomową i zniszczyć nadlatującą Tauri, tylko został w tamtym świecie i wylądował na planecie Sakar. I to właśnie zostało tutaj nam to opowiedziane i przedstawione za pomocą tych klocków, które tutaj znajdujemy. Sam model, który możemy sobie zbudować tego Mecha Bojowego, jest to Mech łudząco przypominający Hulk Bastera, ale wykonany w bardzo różnych ciekawych kolorach. Które mają odzorować części, które zostały znalezione na tym śmietnisku, którym było planeta Sakar. I naprawdę, powiem wam otwarcie, szczerze, jak Mechów z Marvela dostawaliśmy całą masę przy różnych różnicach, Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, każdy mógł znaleźć to dla siebie. Tak powiem wam otwarcie, tu jest to bardzo ciekawa konstrukcja pod względem designu, ale i pomysłu, z jakim to zostało zrobione. Odzorowanie samego pomysłu historii, pozostawienie tych czerwonych elementów, które tutaj widzicie. Czerwony, jak dobrze wiemy, to był kolor, którym Iron Man zawsze. Malował swoje zbroje i odpowiadał naprawdę stuprocentowo temu, co mogliśmy zobaczyć w samym serialu i filmach. Ale dołożenie tutaj tych stawek niebieskich naprawdę dało bardzo fajny efekt takiego złomorobota, który tutaj został prezentowany. Naprawdę jest to szczał w dziesiątkę. Same ramiona, nogi są ruchome. Również mamy dostęp do kabiny pilotów. Możemy podnieść główkę, możemy podnieść tors, i otwiera nam się tutaj taka mała przestrzeń, w którą możemy stawić naszą figurkę niego Starka. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, które zostało tutaj zaprezentowane. Niestety, w samym zestawie znajdujemy całą masę naklejek, które mogą nas sprawić dość duży problem przy przyczepianiu ich akurat do tego modelu. Jedynym nadrukowanym elementem, jaki znajdujemy w tym zestawie, jest to tutaj na główce. Główka na całość jest nadrukowana. I chwała boku, bo byłby ogromny problem przy nalepieniu akurat tego elementu. Ale, żeby było zabawniej, akurat tego mecha możemy sobie przerobić jeszcze na inny sposób. Jest to taki, nazwijmy to, transformer. Po rozłożeniu go, z powrotem odczepieniu rąk, nóg, przyczepieniu par elementów, możemy sobie zrobić z niego samochód wyścigowy. Naprawdę jest to bardzo fajny pomysł ze strony LEGO, że pozwolili nam zrobić takiego to robocika dwa w jednym. Co po pierwsze daje nam większe możliwości w prezentowaniu tego zestawu, ale co najważniejsze, większe możliwości zabawowe, które będą później dzieci czerpały, zakładały z tego malutkiego mecha, który tutaj mamy. Samo przekształcenie go w samochód jest banalnie proste. Opis, co musimy wykonać, znajduje się na końcu instrukcji, która zostaje dorzucona do zestawu. I powiem sobie szczerze, nie sprawi to nikomu żadnych problemów. A będzie miał naprawdę przy tym dużo frajdy. Osoba, która będzie to robiła, przekształcała sobie tego malutkiego robocika. Nieważne, której go zostawimy w pozycji, czy takiej robotycznej. Czy tej samochodowej. Obywie te pozycje są naprawdę bardzo ładnie wykonane i trzymają poziom tego, co to mają być zrobione. Robot przypominając prostowo prostu Harbustera, samochód przypominając taką wyścigówkę F1, jaką możemy zobaczyć na wyścigach formuły pierwszej. Naprawdę jest to przecudnie wykonany model. Pod każdym względem, nieważne na kim to spojrzymy, te ruchome ręce, ruchome kończyny, ruchome stopy naprawdę jest to bardzo fajny zestaw, który Lego nas zaprezentowało. Jedyne, co mi się tu nie podoba, to jest odnalezienie środka ciężkości, ażeby postawić akurat ten model tak, ażeby nam on stał w miejscu i nie mielibyśmy żadnego problemu przy prezentacji. Ale, jak dla mnie klutego zestawu, to są trzy minifigurki, które dostajemy do tego zestawu. Jest to Valkyria, Watcher oraz Tony Stark. I naprawdę to jest. Wszystko, dlaczego kupiłem ten zestaw, bo te trzy nie figurki, powiem w szczerze, zarumbiście mi się podobają. Zacznijmy od ten, tego starka. Bardzo ładnie wykonana mi figurka, która akurat dostajemy w tym, w tym zestawie. Szare monochromatyczne nóżki. Nie znajdujemy na nich tak naprawdę nic ciekawego, czy możemy nasze oko, Ale koszulka. Czarna podstawa. Z fajnie wykonanym nadrukiem na środku. Sam nadruk nawiązuje do płyty, którą wydał zespół Iron Maiden. Zostało tutaj akurat ten nadruk przerobiony na moduł Lego, żeby pasowało do ogólnej tematyki, którą tutaj mamy. Ale jest naprawdę szczał w dziesiątkę pod względem designerskim i pod względem pomysłu. Naprawdę piątka dla osoby, która to wymyśliła. Jest to super wykonany produkt. Tył akurat tej figurki również jest nadrukowany. Znajdujemy takie zagięcia materiału, ale też jest naprawdę bardzo fajnie wykonana Nadruki z tyłu i dbałość o detale, co jest bardzo ważne. Główka. Standardowa główka, jaką znajdowaliśmy w wielu zestawach. Nie jest naprawdę nic nadzwyczajnego. Tył tej główki różnie jest nadrukowany, jest. Akurat z tyłu znajdujemy tutaj postawę nadrukowanej twarzy z tymi niebieskimi panelami, które bardzo często znajdujemy. Nadrukowane na różnych główkach danego starka w różnych zestawach. I włosy. Ta standardowa burza włosów, którą znajdujemy na różnych figurkach. Także i tutaj jest auto odzerwany. Naprawdę szczał w dziesiątkę jest to. Walkiria. Cudnie wykonana minifigurka. Również szare, takie srebrne, monochromatyczne nóżki. Pięknie wykonany nadruk zbroi na piersi. I to jest naprawdę clue tego minifigurki. Dobrze wykonane nadruki, które na niej znajdujemy. Monochromatyczne, brązowe rączki, które akurat ta minifigurka ma. Dobrze wykonane nadruki na plecach, które tutaj znajdujemy. Jest to naprawdę cudo pod względem designerskim, które akurat są nam do tego zestawu. I łówka. Dobrze zrobione nadruki twarzy Walkiri z tymi białymi malowaniami wojennymi, które akurat walkiria ma na swojej twarzy. I ten piękny warkość, który ma zaproszony na głowie. Cudo pod każdym względem. Żeby to uzupełnić jeszcze, dostajemy tutaj taką malutką pelerynkę, która zachodzi Walkiri na ramię. Przepięknie wykonana figurka pod względem designerskim, pod względem graficznym. Naprawdę, jak dla mnie jest to majstersztyk tego zestawu. Akcesoria, które dostajemy do Walkiri, jest to miecz oraz... Flaszka z sokiem z gumii Jagód. Naprawdę bardzo fajna minifigureczka. No i trzecia minifigurka Watchera. Dobrze znana fanom Marvela postać nadzorująca to, co się dzieje w wyższym świecie. Jak i również serial What If, narratorem tych wszystkich opowieści jest Watcher, także i tutaj nie mogło go zabraknąć. Jest akurat figurkę Watchera możemy znaleźć tylko i wyłącznie w tym zestawie z Iron Ironmana. Nie jest on dodany do innych zestawów związanych z tematyką What If. Sama figurka wykonana jest też bardzo ładnie. Niebieskie monochromatyczne nóżki. Pięknie wykonany nadruk szaty, którą nosił Watcher. Niebieski, ze złotą stawką na środku. Bardzo ładnie to się prezentuje. Również tył mamy nadrukowany. Kontynuacja tej niebieskiej szaty, którą możemy znaleźć z przodu. I główka. Dobrze wykonana brązowa podstawa tej główeczki z białymi oczami i z taką poważną miną, którą zawsze Obserwatorzy mieli podczas rozmów z różnymi bohaterami ze świata Marvela. Poza tym czasami figurki majączą tę pelerynę taką samą jak pamiętam z filmów, ale. Niestety, główka, i do główki muszę się doprzepić tutaj do jednej rzeczy. Książek i komiksów, które musisz czytać, Watcher zawsze miał ogromną głowę. Tutaj tego nie ma i to, jest, jak jest bardzo minus tej minifigurki. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy Marvel postanowił odzorować to w serialu What If, bo tak naprawdę Watchera nie zobaczyliśmy jeszcze w pełnej krasie, tylko zobaczyliśmy jakieś jego kontury, które pojawiają się na niebie. To jest dobre pytanie, czy ta minifigurka to jest wzorowane na nowym pomyśle Marvela, na samą tą postać, czy to jest po prostu takie podejście. Lego na łatwiznę, ażeby ułatwić sobie jak najprościej robotę i nie, nie było potrzeby robienia nowego molta akurat do tej minifigurki. Cała figurka w sobie byłaby doskonała, żebyśmy mieli ten dany detal, większą głowę. Jest tylko łącznie dobra, ale i tak, i tak stanowić będzie bardzo dobrze dołączenie do kolekcji mojej i bankowo też waszej, bo jest to bardzo mocno oryginalna minifigurka, którą dostajemy akurat w tym mini zestawie. No i pytanie za 100 punktów: czy ten zestaw wart jest swojej ceny? Powiem prosto z mostu, jest Was swojej ceny. Za kwotę 120 zł dostajemy dobrze zrobionego mecha, bardzo dobrze zrobione minifigurki oraz tonę zabawy, która będzie płynęła po pierwsze z budowy tego, później eksploracji tego świata, ale i z prezentacji tego. Naprawdę, jak postawicie sobie na półce to około i nie zostało z Marvela, będzie Wam to bardzo ładnie wyglądało, jak będziecie siedzieli i przyglądaliście się. Ale moja kolekcja Marvela jest super, naprawdę jest to szał w dziesiątkę pod względem designerskim i dobra kontynuacja zestawów LEGO Marvel. I naprawdę nie mogę się doczekać, jak dalej LEGO postanowi pójść z zestawami Marvela. Oczywiście nie mówię o Ternasach, którzy jak dla mnie to jest kompletna beraca i błąd w matrixie, który LEGO akurat sobie zrobiło w tym wypadku. Ale co dostaniemy w przyszłym roku? Jakie to nowe zestawy będą z LEGO Marvel? Już naprawdę czekam i zacieram ręce na to, co dostaniemy za rok. A co wy myślicie o tym zestawie? Czy chcecie go kupić? A może kupiliście drugi zestaw serii Wodif? Piotra Stomper? Piszcie w komentarzach. A jak na ten moment? Dziękuję wam bardzo za dziś i do zobaczenia następnym razem. Na razie!